Kolejny odcinek z pytaniami, odpowiedziami, bo dopiero 46 z 75 przerobiłem. Jednak chciałbym tylko troszeczkę przeprosić, że się opóźnia publikacja wywiadu z Torem i z Jamalem, gdy zacząłem po prostu edytować te całe wideo, zauważyłem, parę rzeczy mi się nie podobało, jeszcze będę chyba musiał wyciąć troszeczkę, bo Thor troszeczkę mało mówi, ja z kolei chyba rozentuzjazmowałem się za bardzo i za dużo mówiłem, mi się nie podoba, że tak za bardzo go może wprowadzałem w pytanie, a może po prostu tylko początek tego wideo taki bardziej jest. W każdym razie postaram się dzisiaj jeszcze popchnąć trochę do przodu, nie mam niestety na nic czasu przez to. Przez to właśnie edycję musiałem się zapoznać z programem do edycji jeszcze, który tam, powiedzmy, nie jest aż taki skomplikowany, ale trochę czasu to zajęło mi, zanim się wszystko jakoś tak połączyło, prawda? Dla mnie to takie raczej, nie jest to moja codzienność, więc troszeczkę dla mnie to żmudnie szło i mam nadzieję, że dzisiaj nawet, on jest nawet uploadowany, ten cały plik, ale mi się po prostu przestał podobać i chciałbym jeszcze coś zmienić. Więc dlatego trochę jest to opóźnione, ale na pewno na 100% nie przepadnie, bo nie pozwoliłbym na takie coś. Tak przy okazji słynnych strongmanów, to tak patrzę w kalendarz, to w niedzielę, za dwa dni, o 11:00 powinien mieć tutaj Andy'ego Clarka. Andy Clark to pewnie nie wiecie, kto to jest, ale to jest drugi najsilniejszy strongman na świecie po 50. On ma 50 bodajże 6 teraz lat, nie 5, 56. No, chłopisko jest wielkie, powiedzmy, że najwięcej tam wyciskał 260 kg, czyli więcej niż Thor na przykład, tak? Więcej niż Kieliszkowski. Nie wiem jak z Pudzianem, bo tam Pudzian ponoć 290 wyciskał, ale chyba w koszulce mi się wydaje, że bardziej taki wynik byłby realistyczny. Andy Clark, mimo że ma swoje lata, to 200 kg bez problemu każdego dnia wyciśnie na razie. Niestety zepsuł mu się troszeczkę bark. Od 5 lat, jak pierwszy raz do mnie przyszedł parę tygodni temu w niedzielę, bo to przez święta była przerwa, to jemu bark się ruszał, powiedzmy, odtąd dotąd. Akurat 45 stopni. Po zabiegu na powięziach, odtąd dotąd. No troszeczkę jeszcze w tył, powiem, 25 stopni dalej pójść. Z kolei, jak wyciskał log na zawodach, to powiedzmy, że wyciskał mniej więcej trochę powyżej głowy i mu to zaliczali, gdyż miał wpisane, że ma reumatyzm w barku i od 5 lat po prostu ten bark się nie doprostowuje. Jednak się zaczął doprostowywać w 90 stopniach, mniej więcej, 90%, przepraszam, nie stopniach. Więc przedtem to było na takiej zasadzie, że wyprostowywał rękę tyle, a później jeszcze tak szuk zrobił. I mu to zaliczali ze względu na medyczny wpis, także nie wiem, czy się będzie chciał pochwalić tym, że będzie miał pełen zakres ruchu, ale postaram się go zagonić też do małego interwiu. Chłopisko jest takie wielkie, że normalnie nie zgadniesz, ile ma lat. Po prostu takie bydle genetyczne. Zaczął ćwiczyć w wieku 34 lat dopiero. Pracował fizycznie całe życie. I teraz znowu mamy tych budowlańców leniwych. I mamy tych budowlańców hardkorowych i on właśnie był takim hardkorowym budowlańcem, jakieś chodniki układał, jakieś ciężkie rzeczy, tak, jakieś wielkie rzeczy nosił tam i tak dalej i ciężko pracował fizycznie. Mówi, że pierwsze co zrobił to poszedł na siłownię i gdzieś tam widział jakiś chudzina, wycisnął 125 kg, to mówi, o to ja też, bo taki ogólnie duży, taki rosły facet, no mu zagniotło go, nie? Więc przez półtorej roku, czy rok, już nie pamiętam, codziennie robił wyciskanie leżąc i nic więcej. Jego wyciskanie leżąc, coś a la trener Paweł. I taki wielki chłop po prostu 260 wycisnął w tak krótkim czasie, w takim wieku zaczynając, prawda? Co do sterydów, to nie wiem dokładnie jak to było wtedy, ale prawdopodobnie coś tam musiał wziąć, bo to ten taki wiek już jest, że raczej coś się bierze do takich wyników. To i niestety ten bark zainicjował swoje problemy właśnie wtedy. Później zaczął po prostu ćwiczyć więcej różnych rzeczy, się zainteresował strongman.
No i jaki ten świat mały, bo akurat dzień przed jego przyjazdem oglądałem przypadkowo na YouTubie coś tam się przewijało ze Strongmanów i właśnie tam on był w Mistrzostwach Świata, czy tam Classic, już nie pamiętam. I właśnie tam komentator coś mówił o jego barku i tak myślę, kto, co? Kto, wiesz, patrzy, no to on, nie? No i tak, nie wiem, czy to tak Google tak słucha, że aż podsyła te wideo, które mam zabukowane w kalendarzu, żeby się przygotował, a to on tak wygląda, nie? W ogóle tego tutaj przyprowadził Robert Sanewski, który na kwalifikacjach do Arnold Classic szedł łeb w łeb z Ziółkowskim, tylko że kontuzja barku go później zniechęciła, żeby pojechać tam, oddał swoje miejsce dla Adama Roszkowskiego, który tu doznał kontuzji na zawodach z kolei, ale wszyscy jednak zdrowieją, widzę. I no, i będzie dobrze. I nie będzie trzeba żadnej operacji dla żadnej barki. I teraz idziemy dalej z pytaniami. To taka zapowiedź, bo być może się uda nawet ten wywiad zrobić. Chociaż nie wiem, jak to się odbędzie jeszcze. Myślę, że to jest ciekawa perspektywa, że ktoś w takim wieku ma tyle siły jednak jeszcze i sobie dobrze radzi w ciągach różnych, w jakichś strongmańskich eventach. Okej, pytanie 47. Jak się wyciszyć, żeby pisać w zakątku domowym na przykład książkę? No przede wszystkim pozbyć się kobiety, która ci ciągle coś gada nad uchem. Nie, no dobra, jak masz kobietę, która ci ciągle gada nad uchem, czy dzieciaki, no to weź słuchawki sobie. I te słuchawki, nawet jak nic nie leci, to zniechęcą ich do rozmawiania z tobą. Tak naprawdę, póki do ciebie ktoś nie rozmawia, to może być jakiś tam hałas, ale najlepiej, żeby był niezrozumiały. Czyli jeżeli na przykład puścisz piosenkę death metalową, jakąś black metalową i tam takie dźwięki mniej więcej wydaje wokalista, growling tak zwany, to lepiej się skupisz, niż gdybyś puścił rap, gdzie jest bardzo wyraźna dykcja jakaś i wyraźne słowa jeszcze w języku ojczystym, najgorzej to będzie i wtedy ci się będzie po prostu ta treść wbijała do głowy, tak? Także póki coś leci w tle i zagłusza inne dźwięki, to powinno być też coś znajomego, czyli na przykład ta sama playlista leci w kółko i wszystkie te piosenki już tak dobrze znasz, że zaczynasz ignorować. To jest taki white noise trochę, nie? Oczywiście możesz tak samo kupić aplikację white noise na przykład do snu, gdzie, nie wiem, masz ten sam dźwięk, na przykład dźwięk deszczu spadającego na szybę, prawda? Możesz mieć dźwięk wiatraka, możesz mieć dźwięk odkurzacza, jak chcesz. Nie wiem, no, mam kolegę, który najlepiej zasypiał przy dźwięku odkurzacza. Ja bym tak no, troszeczkę... Ja tak usypiałem. Tak? No, dlatego lepiej włączyliśmy odkurzacza. Niesamowite. Na dźwięk odkurzacza. Nie, no, ale kot się bardzo boi odkurzacza. Nie? Kot się nie boi odkurzacza? To jakiś tygrys chyba. Puma, tak? To, no bo zazwyczaj koty to się boją tej takiej rury, tak biją w tą rurę. Dobra, więc po pierwsze, żeby się wyciszyć, to nie jest to, co, że to nie jest cisza w sensie takim, że ma być absolutna cisza. Nie szukajmy ciszy zupełnej, tylko szukajmy zagłuszenia, white noise. Na przykład mamy coś takiego jak zbiorniki, w których robiono eksperymenty różne, trochę psychologiczne, trochę no, pogranicza parapsychologii, gdzie zanurzano ludzi w dużym roztworze soli i wtedy się pływa na powierzchni, tak? Ostatnio Kondrat Immersion Tank. Opowiadał o tym. Kto? Kondrat Topolski. Tak? No to w każdym razie to już od dziesięcioleci znany temat jest, nie? Że tak się zanurza tam ludzi. Na oczy są takie, powiedzmy, okulary, które na przykład kiedyś brano piłki tenisowe na pół przecięte i tak jest jakieś takie światło, które po prostu przejściu przez tą piłeczkę
Po prostu nic wielkiego nie widzisz, zamykasz jeszcze powieki pod tym i po prostu tam jest jakieś światło, ale może być też ciemność, ale też nie zobaczysz czego. Nie, że zatyczki do uszu, tylko na przykład jakieś, no dobra, mogą być zatyczki, ale jeszcze jakieś dźwięki jest w tym chmurze, bo to znowu jest white noise, czy na przykład jakiś taki szum. Cały czas ten sam szum, jeżeli mamy tą samą częstotliwość, to w końcu przestajemy to słyszeć, tak? Jeżeli cały czas mamy tą samą częstotliwość światła, przestajemy go widzieć w końcu, przestajemy to postrzegać. To dalej jest, ale nie postrzegamy tego. I dlatego nie szukamy ciszy, szukamy raczej czegoś, co będzie tłem dla nas, jakimś znajomym. Tak naprawdę nigdzie ciszy nie znajdziesz, pójdziesz gdzieś do lasu, a tu tam świerszcze ćwierkają, czy świerszcze świerszczą, a wróble ćwierkają i no zawsze coś będzie. Także możesz po prostu się pobawić w zagłuszanie. Czyli jeżeli masz jakąś muzykę, najlepiej bez treści żadnej, bez skojarzeń emocjonalnych też, bo jeżeli muzyka wywołuje u ciebie, że płaczesz, czy że jesteś nakręcony, no to nie, no to taka muzyka też odpada. Musi być taka muzyka bardzo neutralna dla ciebie, nie wywołująca też obrzydzenia, ani zasypiania oczywiście. Muzyka, które sobie musisz sam wybrać. I ja myślę, że w ten sposób, w warunkach domowych możesz to zrobić. Jeżeli nie, proponuję zejść na parking sobie i usiąść w samochodzie, włączyć silnik i tak trochę to kosztuje w dzisiejszych czasach, wrum, 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 tam robi silnik, ale to jest też takie dobre miejsce na wyciszenie się raczej. Ja często, jeżeli ja chcę drzemkę zrobić na siłowni, to nie, idę do samochodu i robię sobie drzemkę na 10 minut, co prawda, planowo jest na 10 minut, często się przedłuża i w ten sposób najlepiej można się wyciszyć. Co do samego pisania książki, ja bym po prostu wstał przed wszystkimi innymi w domu z rana. Jeżeli wszyscy się budzą o 6, ty wstań o 5 i wtedy pisz sobie książkę. Wtedy prawdopodobnie doświadczysz największej względnego spokoju i ciszy. No, chyba że ktoś ci będzie kazał wrócić do łóżka. Ale to ja na to poradzę. Tak, 48 pytanie. Praca na stojąco czy siedząco, jak oceniasz? Czy warto na przemian, czy tylko jedną formę? Tak, na przemian najlepiej. Oczywiście, że najlepiej na przemian, tylko że jeżeli jesteś kierowcą ciężarówki, to wątpię, żebyś dużo postał. Szczególnie jak jesteś, masz 1,92 m wzrostu. Ale słyszałem od jednego kierowcy ciężarówki, że na przykład on taki dość niski był, że on sobie w różnych pozycjach właśnie prowadził, potrafił sobie wstanąć czasem i prowadzić, ale że można w różny sposób nogi ustawiać, tak? Także zależy jeszcze od twojej pracy, ale najfajniej by było, żebyś miał właśnie możliwości, że raz usiąść, raz chodzić, raz stać. Najlepiej zostać trenerem osobistym i wtedy możesz sobie na ławkę się położyć, że niby demonstrujesz ćwiczenie, możesz sobie poprzysiadać czasem, że niby demonstrujesz ćwiczenie, a tak naprawdę to z nudów to robisz, bo nie wytrzymasz w pozycji na stojąco cały czas albo na siedząco cały czas. Jeżeli ktoś ma pracę biurową, oczywiście dobrze było móc wstać, ale są też takie nowoczesniejsze biurka, które się podnoszą i opuszczają. No, bardzo polecam, żeby coś takiego zrobić, ale jeżeli ktoś musi siedzieć, to niech sobie zmienia krzesła na przykład. Co jest fajnego takiego w zmienianiu krzeseł? No, to, że są różne kąty nachylenia tych krzeseł różnych, tak? Czyli może sobie mieć jakieś jedno krzesło gdzieś tam pod biurkiem, jeszcze drugie, w postaci takiego siodełka na przykład, tak? Albo można mieć na krzesło taki wedge, to się nazywa tak. Dobra, zniknęłem i teraz przyniosłem tutaj, teleportowałem się i przyniosłem takie coś. To było kiedyś sprzedawane jako coś do ćwiczenia mięśni brzucha, czyli podkładasz sobie pod lędźwia i robisz brzuszki na tym. Jednak wyobraź sobie, że na tym usiądziesz tyłkiem, kolana ma skierowane w tą stronę, więc twoja dupa roluje się w tą stronę, jeżeli w tą stronę się roluje, to miednica ma, roluje się do przodu pochylenia. Najgorsze jest tyło pochylenie, jeżeli się siedzi, bo wtedy się garbisz. Jeżeli na czymś takim usiądziesz, czymś o takim kształcie, tak, to
no automatycznie czujesz, że wyprostowuje cię. Niestety siedzenia są zazwyczaj zrobione pod takim kątem, jeżeli tam mamy kolana, to one są tak. Ja tak dość często siedzę. I na takim czymś, czy na takim czymś. No, do tyłu. Do tyłu siedzisz, o tak. No, bo większość jest tak robiona. Na przykład taka zwykła drewniana ławka, jaką tutaj mam, jest zupełnie pozioma. Na tym się siedzi dość neutralnie. Ale większość właśnie, mamy jakieś to krzesełko, tutaj jest neutralne, ale tutaj drugie krzesełko mam pochylone tak, że kolana są wyżej niż dupa. Niestety one powodują garbienie. I przez to garbienie powodują też, no, że zaokrąglamy plecy i męczymy te plecy, próbujące się odprostować. Nawet jeżeli się oprzemy o oparcie, to to, że siedzenie jest tak, powoduje to skrócenie zginaczy bioder, co powoduje później znowu bóle pleców, kiedy się wstanie na przykład, tak? Więc stawianie czegoś takiego na swoim siedzeniu pomoże. To jest być może trochę hardkorowe i duże, ale wystarczy gdzieś tam w Google wpisać wedge pillow, sitting wedge, tak? Wedge to jest clean. No i tam na eBayu, na Amazonie się powinny wyświetlić różne takie nadmuchiwane, często czasem piankowe, w klinowym kształcie poduszki do siedzenia. No i trzeba je ustawić tak, żeby wyższa krawędź była pod kością ogonową, niższa była w kierunku kolan. To albo to zneutralizuje twoje siedzenie, które jest pochylone tak, zakładam, że kolana są w tą stronę, albo przynajmniej, no jeżeli nie zneutralizuje, to może nawet pochylić tak. Tak jest lepiej. Trzeba to po prostu usiąść na tym, żeby to poczuć, ale to każdemu, kto tu przyjdzie i ma taki kłopot z plecami, ja to demonstruję, jeżeli to jest od siedzenia. I każdy od razu widzi mega różnicę w komforcie siedzenia i komforcie utrzymania pleców, czy kąta rozwarcia pomiędzy biodrami a tułowiem. Także jeżeli nie możesz stawać w pracy za dużo, to przynajmniej zmieniaj sobie, na czym siedzisz. Dobra. Trening a praca umysłowa. Czy ciężkie treningi wpłyną na mniejszej prawdopodobnie jakości w pracy? No tam to jest trochę literówka. Czy ciężkie treningi? Na pewno ciężkie treningi potrafią zmęczyć, prawda? Jeżeli teraz jesteś zmęczony i niewyspany, to, no to źle, ale jeżeli się wyśpisz po treningu, to na pewno nie. Udowodniono też na badaniach na dzieciach w szkole, że po WF-ie, pamiętajmy, że dzieci ciężko jest zmęczyć, to dorosły jest zestresowany i stary i w ogóle. Po WF-ie lepiej przyswajały informacje, po WF-ie lepiej się uczyły. Dlaczego akurat WF często na końcu dnia ktoś miał? Powinny być na początku raczej. Oczywiście to ma coś tam wspólnego zawsze z biochemią ciała, neurotransmiterami i tak dalej, ale możesz to tłumaczyć na zasadzie dokrwienia mózgu, dotlenienia, co tam chcesz sobie myśl, ale wysiłek fizyczny ogólnie pomaga w rozwoju mózgu i w metabolizmie mózgu. Bardzo ciężkie podnoszenie ciężaru to jest coś, co najmocniej możliwie obciąża metabolizm mózgu. Metabolizm mózgu jest bardzo wysoki tak w ogóle i mimo, że zazwyczaj stanowi 2% wagi ciała, to pochłania zazwyczaj 20% kalorii, co się w głowie nie mieści, prawda? Mam nadzieję, że dowcip, czy niektórzy zrozumieli. Bo niektórzy to w ogóle nic nie zrozumieją. Ostatnio dostałem komentarz, że no nie wiem, czy ten olej rybi to tak pomaga w redukcji. To jakiś szamanizm mi trącił, cały czas świat fitness by tego używał. No to cały świat fitness może się dowiedzieć ode mnie z kanału, że ja użyłem tego w czasie redukcji wisceralnej. A bez oleju po prostu schodził ze mnie tłuszcz bez wisceralnego, ale to może tylko mój przypadek, bo ja znam kogoś innego, to też wisteralnie potrafił schudnąć i bez jakichś nadmiarów wielkich ilości oleju rybiego. Także zależy od człowieka, dla iluś ludzi to się przyda, ta informacja, dla iluś nie. I teraz odpowiedziałam mu, że no chyba bierzesz pod uwagę, że tam był jakiś deficyt kaloryczny,
czy to trzeba ci czarno na biało napisać? Bo to nie było tak, że jest tak, jem jak jadłem, że tyłem, ale nagle biorę olej rybi i nagle już jest redukcja. No, nie ma takiego raczej takiego mocnego działania w niczym. Żaden steryt ci tego pewnie nie zrobi. Jednak działa to w tym kierunku, że powiedzmy, że te kalorie idą bardziej w mięśnie, a mniej w tłuszcz. To jest właśnie zwiększenie wrażliwości insulinowej. Tak? I nawet jeżeli bilans jest dodatni, to więcej tych kalorii będzie podróżowało w kierunku mięśni, a mniej w kierunku tłuszczu. Jeżeli z kolei chcesz spalić ten tłuszcz, masz bilans zerowy, ujemny, to znowu to, że mam większą wrażliwość insulinową, znowu spowoduje, że mniej mięśni spalę, więcej tłuszczu spalę. Tak? Także przechyla szale zwycięzca na naszą korzyść, czy chcemy mieć wzrost masy mięśniowej, czy chcemy mieć redukcję masy tłuszczowej. Przechyla to na naszą korzyść, po prostu. Bez tego po prostu będzie gorszy stosunek spalania tłuszczu do mięśni i gorszy stosunek budowania tłuszczu do mięśni, prawda? Czy mięśni do tłuszczu. No i że niby cały świat fitnessu o tym powinien wiedzieć. No kurwa, przecież wie, cały świat fitnessu o tym wie. Tylko w tym świecie fitnessu są ludzie tacy i tacy. Jedni nic nie wiedzą, tylko Ryszy Kurczak, a drudzy wiedzą trochę więcej. Dlatego na tym kanale na przykład mamy tam niecałe 10 tysięcy subskrybentów, a na innym kanale mamy 200 tysięcy. I teraz co z pozostałymi ludźmi? Oni nie trawią takiej wiadomości, jak na przykład, jakie ja tutaj prezentuję. I dlatego po prostu ktoś ma 190 tysięcy subskrybentów więcej w Polsce. No nie wszyscy to trawią, nie wszyscy wysłuchają nawet całego wykładu, jaki ja robię. Ale ja nie mam zamiaru specjalnie się jakoś tam uginać w tym kierunku, bo musiałbym zrobić odcinek półgodzinny, gdzie tam jest jedna czy dwie takie informacje bardzo mało istotne, bo czasem to oglądam coś i oglądam, bo pół godziny się dowiedziałam może jednej rzeczy, może pół rzeczy, może dwóch ciekawostek jakichś, a to nawet takich nieprzydatnych często. Mam nadzieję, że jednak wy troszeczkę więcej ciekawych rzeczy tutaj macie. No i no jeżeli komuś trąci szamanizmem, to niech nie podchodzi do tego szamańsko, tylko naukowo. Naukowe podejście jest takie, że masz to kurde spróbować teraz na sobie albo na jakiejś grupie kontrolnej, na double blind study jakieś zrobić. Stwierdź, czy to jest szamanizm. Bo sam się zachowujesz jak szaman, jeżeli stwierdzasz, nie, to dla mnie szamanizm, więc nie. To jest szamanizm właśnie, twój szamanizm. Jeżeli ty weźmiesz z kolei moje szamańsko brzmiące twierdzenie, które i tak jest w literaturze naukowej bardzo bogato opisane, działanie kwasów omega-3. Wiedziałeś na przykład, że każda komórka w ciele ma receptory na omega-3, witaminę D3 oraz T3, czyli hormon tarczycy? Pewnie nie wiedziałeś. No jeżeli każda komórka ma na coś receptory, to ta substancja jest wyjątkowo ważna. Tak samo jak te właśnie D3 i T3. I tylko te trzy substancje znane mi mają, wszystkie komórki mają na nie receptory. Więc jeżeli teraz ktoś szamańsko brzmiącą informację weźmie, rozpisze z tego badanie naukowe, choćby na samym sobie, to już jest jakieś naukowe, racjonalne podejście. Jeżeli ktoś twierdzi, dobra, to szamanizm jest, więc idę dalej, to sam jest nawet nie szamanem. Jest wieśniakiem w wiosce, gdzie szaman rządzi. Jest pierdolnięty. Co? Jest pierdolnięty. No, według niego to on jest normalny właśnie. Czy ciężkie treningi wpływają na jakość pracy? Dobrze odpocznij. Dla mnie na przykład na jakość pracy następnego dnia bardzo dobrze wpłynęło, że dodałem o wiele więcej sodu ostatnio. O wiele więcej soli zacząłem spożywać, około 10 gramów dziennie. I następnego dnia jestem naprawdę o wiele lepszej kondycji fizycznie, więc i mentalnie też łatwiej mi się skoncentrować, skoro mnie nic nie dolega, nic nie boli. Tak? Naprawdę bardzo ważne tutaj są te elektrolity, się okazuje. W pracy również umysłowej, jeżeli ciężko pracujesz treningowo.
Teraz, jeżeli treningi są ciężkie i wszystkie są zasilane kofeiną, to ja myślę, że no w moim przypadku przynajmniej, raz lub dwa tygodnie, jeżeli wezmę kofeinę, to nie ma to jakiegoś negatywnego wpływu na resztę mojego tygodnia. Jeżeli wezmę tą kofeinę trzy razy w tygodniu, w dużej dawce, przed dużym treningiem, to tak, to rzeczywiście bez kofeiny ciężko mi pracować umysłowo nawet. Więc tutaj jest kwestia wyważenia czynników. Ja myślę, że mniej kofeiny, więcej sodu i będziesz miał bardzo sprawny umysł i ciało do pracy zawodowej, codziennej. Z kolei czym więcej kofeiny, a mniej sodu na przykład, nie tylko sodu, innych składników odżywczych też, ale sód jest bardzo takim moim tutaj nową rzeczą, którą już znałem, że trzeba dużo więcej, ale nie aż tak bardzo jak ostatnio zwiększyłem. I ostatnio jak zwiększyłem do 10 gram dziennie, cuda. Normalnie cuda się dzieją, ale to trzeba doświadczyć, tak? Jeżeli chodzi o samopoczucie, jeżeli chodzi o twój performance na co dzień. Z kolei kofeina tak tu w dół, w dół. Ja jestem fanem kofeiny, ale raz w tygodniu, ewentualnie dwa razy w tygodniu na trening i wtedy jest świetnie. No chyba, że masz pracę, gdzie na przykład jedziesz samochodem i jak nie weźmiesz kofeiny, to zaśniesz, no to sorry, ale tutaj jesteś zmuszony na coś takiego. Może ostatnie, 50 z 75. Alkohol i zdrowie. Czy stosować tylko dla profilaktyki? Co to znaczy? Alkohol dla profilaktyki? Znaczy w sensie, że rany opatrzeć alkoholem, spirytusem, tak? To rozumiem. Czy nie ma tu nic wspólnego z profilaktyką? No, doustnie na pewno wykazić i odkazić jamy ustną. Przełyk ci odkazi, ale tam też są bakterie, podobnie jak bakterie w jelitach, które mogą ci być bardziej przydatne niż szkodliwe. Dobra, po prostu jest bardzo jasne dla mnie, że jeżeli ktoś nie bierze sterydów, a najlepiej sterydów i hormonów wzrostu, to lepiej niech w ogóle nie dotyka alkoholu, jeżeli chce być sportowcem. Jeżeli ktoś chce być sportowcem, robić progres na siłowni, powiedzmy jest bardzo młody, to jeszcze da rady z alkoholem. Ale w takim dojrzałym wieku najmniejszych, kurde, szans nie masz, jeżeli pijesz raz w tygodniu nawet. Po prostu, no, znaczy wiesz, zależy tak ile. O, ja tylko troszkę, ja tu lampkę winę, coś tam. Słuchaj, nawet żebyś kawę pił profilaktycznie, codziennie, 6 razy, jak tam we Włoszech gdzieś, to też będziesz wyciskał 80 czy 100 kg na ławce w wieku dorosłym po 20 latach ćwiczeń. Dlaczego? Bo to rabuje ciebie z testosteronu, ale alkohol rabuje cię o wiele mocniej. Pojedyncza dawka alkoholu, tak zwana dawka, czyli kieliszek lub kufelek, tak? Czy lampeczka wina, to wystarczy, żebyś na drugi dzień zrobił badania krwi i testosteron miał mocno w dół. Znam przypadki, gdzie lekarze nie chcieli dać młodej osobie recepty na testosteron, bo twierdzili, że oni się napili dzień wcześniej. Dlaczego też alkohol jest zakazany na przykład przez WADę, tak? Czyli tą olimpijską komisję antydopingową? No prawdopodobnie głównie dlatego, że jeżeli wykroją, że piłeś, to tak samo mogą ci powiedzieć, że piłeś, żeby ci zmniejszyć ilość testosteronu, żeby nie wpaść na ilości testosteronu na badaniu. Więc alkohol będzie tutaj takim agentem maskującym w pewnym sensie. Na pewno też blokuje wydzielanie hormonu wzrostu na wiele godzin. Więc jeżeli chcesz obniżyć sobie testosteron, chcesz podwyższyć sobie estrogen z kolei, zauważcie, że osoby, które się napiją, płaczą lub są agresywne, czyli estrogenowo się zachowują. Wątroba nie detoksyfikuje estrogenu, tylko alkohol najpierw. A jeżeli nie ma alkoholu, to dopiero estrogenem może się zająć. Więc estrogen siłą rzeczy rośnie, tak? Po prostu powolutku się kastrujesz tak naprawdę. A teraz nie mów mi, że masz większy popęd seksualny, kiedy wypijesz. Nie, po prostu masz mniejsze hamulce.
Masz mniejszy popęd, ale jeszcze mniejsze hamulce. Albo nie mów mi, że lepiej się bijesz po dobrej wódzie, jestem lepszy w judzie, się mówił, nie? Kiedyś. Judo, tak? Judo, wudo. Niektórzy mówią, że na drugi dzień po piciu na katsu biją rekordy, nie? No to, to właśnie, myślę, że te hamulce są jeszcze powiązane, ale to jest związane z tak zwanym alkoholowym, jak to się mówiło? Tak ładna nazwa taka była. Nie powiem teraz tej nazwy, nie znam. Nie używam tej nazwy za często. O, alkoholowe upośledzenie mózgu. To jest upośledzenie pewne, czyli na przykład pamięć krótkotrwała nie jest w stanie zostać przekazana do ośrodka pamięci długotrwałej, dlatego film się go musi urywa, tak? Tak samo różne inne szlaki są w układzie nerwowym przyblokowane. I rzeczywiście ktoś może pobić rekord na alkoholu, bo nie kojarzy, co za ciężar podnosi. A czy on jest lepszy w podnoszeniu teraz? Nie. Na odwagę jakby piją, ale to nie jest prawdziwa odwaga, jeżeli się wypiłeś i po prostu jesteś nieświadomy tego, co robisz za bardzo, więc po prostu nie dociera do ciebie, że się boisz. Ty się boisz, ale do ciebie to nie dociera. Tak samo jak po alkoholu ból się zmniejsza, prawda? Boli cię w kolanie, w łokciu, w barku, wypijesz, wyciśniesz coś, nie czujesz tego, tam ci się dalej rozpierdala coś sobie możesz zerwać nawet, ale do ciebie to nie dociera. Więc po prostu ogłupiasz się, to jest właśnie dlatego, co się nazywa upośledzenie alkoholowe. Nie pamiętasz później nawet pewnie, co się stało, też to samo. Pewne szlaki nerwowe są zatrzymane, upośledzone, tak? I na tej zasadzie rzeczywiście może więcej podniesiesz, ale no, łada by cię akurat mogła na to też udupić, bo jeżeli wykryją, że był alkohol, to twój rekord też się nie liczy. Jeżeli z kolei jesteś nietestowany, proszę bardzo, możesz sobie wypić, ale to jest takie troszeczkę naginane, tak? Bo więcej korzyści będziesz miał raczej nie robiąc tego, jeżeli ktoś na zawodach przed martwym ciągiem wypije, bo ale tak mówimy o małej dawce, z takiego powodu, że po prostu bez tego boi się, no spoko, no. Są osoby, które nie potrafią zasnąć bez alkoholu. Oczywiście trzeba powiedzieć sobie szczerze, to jest alkoholik, tak? To jest alkoholik, jeżeli nie potrafi zasnąć bez alkoholu, ale no, czasem może bardziej się opłaca wziąć sensorydy i hormon wzrostu, iść spać po alkoholu, niż nie spać. Jednak też uczyłem klientów, jak sobie lepiej spać, to troszeczkę treningu wymaga, troszeczkę suplementacji, troszeczkę treningu mentalnego i też uczą się spać bez alkoholu. Takim największym błędem, jaki robią, że jedzą białko przed snem na przykład, które to w sumie, wiesz, pobudza, zamiast pozwolować uśpanie, ale to jest ciężki temat, tylko podsumowując tak, nie bierzesz koksu, nie opłaca ci się brać alkohol. Jeżeli jesteś nakoksowany, to ci ujdzie płazem branie alkoholu do tego, na przykład nasennie, ale nie, że się upić z kolei, bo jeżeli chcesz dojebać sobie wątrobę już tak na maksa, no to weź sobie metkę i setkę i znowu powtórz to i tak dalej. I rzeczywiście, to będzie bardzo zdrowotnie źle się odbijało, jednak na performance, na twoje jakieś rozwoju sylwetki czy siły może być jeszcze. Także ten alkohol ma gdzieś takie działanie, tak jak jakiś mocny lek, który jest bardzo ostry. Taką kiedyś anegdotę rzucił Kevin DeVrone, że przed Mr. Olympia którymś poczęstować chciał Roniego Colemana kieliszkiem, tak, takie małą ilością alkoholu. No i Roni, nie piję. A coś tam w końcu wypił. I się tak odwodnił dobrze następnego dnia, że już od tego czasu nikt nie wygrał. I Kevin bardzo żałował, bo to on miał być zwycięzcą. Więc takie coś stosuje się w sporcie, tylko że nie tak, że się codziennie chla, nie, że się pije do obiadu, nie, że się pije do kolacji, tylko wiadomo, kiedy to trzeba uderzyć. W martwym ciągu na przykład są zawodnicy, którzy wezmą
troszeczkę na odwagę tak zwaną, ale tak naprawdę oni po prostu nie czują bólu, są znieczuleni albo też się nie spinają za bardzo i jakoś im to idzie. Dlaczego do ciągu akurat? No bo jakbyś wziął w przysiadzie, to byś pewnie stracił trochę równowagi. Jakbyś wziął w wyciskaniu, też możesz stracić trochę równowagi, ale już mam jeszcze ryzyko. W każdym razie byś może już nie dotrwał do tego ciągu. Więc to na sam koniec treningu, że tak powiem, coś może jeszcze, znaczy zawodów, może jeszcze zadziała. Albo dzień wcześniej w celu redukcji wagi, bo odwodnienie będzie. Także alkohol jest takim czymś, czego ja na przykład nigdy nie używałem i nie mam zamiaru. Po prostu nieatrakcyjna dla mnie ta substancja jest zupełnie, nie widzę w niej korzyści. Jeżeli mam się ogłupiać, to ja wolę się nie ogłupiać, wolę mądrzeć. No i tyle na dzisiaj. Jeżeli podobało się, to łapkę w górę, jak się nie podobało, to subskrypcję i dzwoneczek. Do widzenia, siła.